Dzień dobry Państwu. To nie będzie recka. To będzie... W zasadzie to Waszej opinii tutaj bardziej oczekuję, bo mnie to zastanawia. Jestem ciekaw, jak Wy do tego podchodzicie. A temat chyba jak w tytule dokładnie, czyli... Czy materiały ripstopowe w spodniach umarły? Przekrój historii spodni, które ja użytkuję. Mniej więcej od 2016 roku. Znaczy to nie są te same spodnie co w 2016 roku, ale przekrój wszystkich spodni. Po kolei historia spodni, które prawdopodobnie większość użytkowników użytkowała lub jeszcze użytkuje, zaczęła się od WZ-ek, tak, czyli tam WZ-10-ek, UTP-ków, OTP-ków, helikonowskich, wszystkie spodnie z materiałów ripstopowych. Jakbym trafił na kogoś, kto nie wie, co to są materiały ripstopowe, to są to materiały głównie z plotn lonów. Natomiast można je łatwo rozpoznać, to są ripstopy wzmocnione, znaczy sploty wzmocnione i one mają taką, to jest taka, taki materiał z taką siateczką SFU helikonoskie, ale to znaczenie jakiegoś wielkiego nie ma, bo to są tylko kroje, tak, i jak gdyby nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia pod kątem jaki to model, chodzi raczej o materiał. I o Boże, to jest 7 lat temu. Tak naprawdę bym szacował, że ja się, znaczy może nie to, że się wycofałem, ale ograniczyłem używanie materiałów ripstopowych, takich jak te spodnie, to już będzie pewnie 2000, może 2001 rok, więc trochę to trwało. Trwało to tyle czasu, nie dlatego, że byłem uparty i prawdopodobnie dużo użytkowników było uparte na ripstop, tylko po prostu te spodnie były a modne, dwa, ciężko były dostępne, bo nie to, że nie były dostępne. Były dostępne, ale tylko w sklepach outdoorowych, spodnie, które były takimi spodniami typowo trekkingowymi z połączenia innych materiałów. Zaraz sobie do tego przyjdzie. W 2000 bodaj pierwszym roku, nie chcę skłamać, może w 2000 roku tak na dobre do użytkowania weszły spodnie tego typu. To też są helikony. Helikon nie sponsoruje tego odcinka, ale chyba prawda jest taka, że są to rzeczy dosyć dobrze wykonane, które się dosyć dobrze nosi i po prostu nie rozpadają się w, jak gdyby w trakcie użytkowania. I są dosyć łatwo dostępne, nie? No bo to w zasadzie we wszystkich tych sklepach, tam nie będę wymieniał nazwy, bo mi nie płacą, ale we wszystkich tych sklepach takich paramilitarnych czy militarnych to je dostaniecie, nie? Weszły te spodnie. To jest Hybrid Outback Pants. Spodnie, które... Nie wiem, zmieniły mój świat w ogóle, nie? Właśnie jestem ciekaw, jak jest z Wami, dlatego że spodnie ripstopowe były super fajne, taktyczne, nie? W ogóle troszkę inna, przynajmniej taka w tych kręgach, w których ja się obracam, prawdopodobnie część z Was też, taka też była moda, nie? Na spodnie z ripstopu. I tak naprawdę to były spodnie, które mogły przetrwać wszystko, nie? Bo ja powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, czy ja któreś ze swoich spodni to tak zniszczyłem w taki sposób użytkowaniem. Zdarzyło mi się chyba jedne rozwalić mechanicznie, to rzeczywiście jakiś taki tęgi drut czy pręt zahaczyłem na budowie i pewnie tyle. Natomiast ten materiał miał wady, nie? A szczególnie jak jesteście trochę tężsi. Mówi będzie, że grubi. Ten materiał wytrzyma wszystko. Jakbyście owinęli nim ryj obcemu na przykład, to kolejne części obcego by nie powstały. Jest wytrzymały, wytrzyma bardzo, bardzo wiele. Znaczy w zasadzie praktycznie wszystko, nie? Jeżeli chodzi o takie użytkowanie codzienne, to już trzeba naprawdę dobrze mechanicznie zniszczyć ten materiał, ale się nie rozciąga. I niestety... Wracam do tego, jeżeli jesteście tężsi. Niestety użytkowanie tych spodni miało swoje wady. Wady były takie, że jak byliście na przykład w lesie, czy tak jak w moim przypadku to jest budowa, nie? Gdzie czasami trzeba gdzieś wleźć, tam nie ma schodów, tylko paczka ze stropianem, trzeba wysoko podnieść nogę i tak dalej, i tak dalej. To bywało tak, że
kolanem się pociągnęło spodnie i z tyłu hydraulik wyszedł, nie? I to dosyć częste było. Można było zapiąć pasek tak mocno, żeby odciąć sobie dopływ krwi do stóp. No ale to też nie było rozwiązanie, nie? I to była jedna z wad tych spodni. Druga z wad tych spodni, znaczy tych materiałów, bo to nie jest wada spodni, tylko materiału. Druga z wad tego materiału to jest jego przepuszczalność powietrza. To jak oddycha. No to jest dramat, nie? To znaczy, ten materiał nie oddycha. W lato możecie hodować w niektórych rejonach pieczarki. Tudzież inne grzyby. Strasznie się dupsko w nich poci. No taka jest prawda, nie? Ten materiał nie oddychał, nie oddycha, bo te spodnie są dostępne. Jak gdyby ta zaleta cała tej wytrzymałości, no była kosztem właśnie między innymi tego, że no trzeba było się pogodzić z tym, że jeżeli było na przykład, nie wiem, 25 plus, przy naszej wilgotności, no to już w tych spodniach robiło się trochę niekomfortowo pod kątem termicznym. W drugą stronę to niestety też działało. To znaczy w momencie, kiedy zjeżdżaliśmy 0 minus, tak, czyli w ujemne temperatury, ten materiał troszkę sztywniał i też był nieprzyjemny, dlatego że on przemarzał. To znaczy, jeżeli macie spodnie bawełniane na przykład, to nawet jak jest zimno i one dotykają skóry, to nie jest takie tam powiedzmy niekomfortowe. Natomiast ten materiał przemarzał, na przykład tak jak na łydkach czy na kolanach, gdzie nie cały czas dotykały nogi materiału i w momencie tego dotknięcia czuć było, że ten materiał jest taki zimny, taki sztywny, nie? I to były... W zasadzie to są takie dwie wady tego materiału, bo innych zalet jak wytrzymałość nie ma, innych wad jak to... Tak naprawdę przenikanie termiczne, i znaczy może inaczej, nie przenikanie termiczne, tylko oddychalność, bo to, że ten materiał przemarzał, on też prawdopodobnie mogło to mieć trochę znaczenie właśnie z przenikalnością cieplną, bo pewnie trochę wilgoci się na tym odkłada i od środka spodni, jak chodzicie i jak przenikała temperatura, to prawdopodobnie to też mogło powodować to sztywnienie delikatne materiału i ten dyskomfort dotyku takiego zimnego materiału. I nie było, ja nie widzę, nie wiem, może wy dostrzegacie inne zalety tego materiału albo inne wady tego materiału, to dawajcie znać w komentarzu, bo właśnie tak naprawdę ten film jest po to, że ja bym chciał poznać też opinie innych ludzi, dlatego że okej, wyjeżdżamy gdzieś, ja obserwuję ludzi i rzeczywiście, no powiedzmy tym 2016, 17, 18 roku, nawet jak się wyjeżdżało w góry, to było widać trochę ludzi w tego rodzaju spodniach. Dzisiaj no nie wiem, albo ja już nie dostrzegam tych ludzi, albo mocno zanikło użytkowanie tego materiału w spodniach. Pojawiły się... Heligon to chyba nazywa Veras. To taki rozciągliwy materiał. Wszyscy w zasadzie, którzy gdzieś tam są w tym rynku outdoorowo, bushcraftowo, leśnym, znają. I te nylony, które są tu stosowane, to jest, podejrzewam, ja aż tak dokładnie nie czytałem, ale podejrzewam, że to jest, bo to nie jest lipstop, nie, to jest raz, to są nylony z większą domieszką jakichś takich, czegoś typu bawełna, coś w tym stylu bym to nazwał, no i te Vera Stretche, czyli rozciągliwe materiały. I teraz tak, ludzie, którzy siedzieli w outdoorze, a szczególnie ci tacy trekkingowcy typowo, nie, czyli nie ludzie, którzy uprawiają, myśmy wczoraj gadali w ogóle z Marasem, nie? Są ludzie, którzy uprawiają taką turystykę górską od punktu A do punktu B, no a są ludzie, którzy biorą plecun, no nie, idą w góry i a gdzie im nocleg wypadnie, tam wypadnie, a może w schronisku, a może w lesie, a może na drzewie. I podejrzewam, że to ci tacy turyści od punktu A do punktu B, czyli na przykład wyznaczają sobie szlak, pętlę, tak, 30 km, bez plecaka, tylko, znaczy z jakimś małym plecakiem, wodą, tak, czymś do jedzenia i rura. I oni prawdopodobnie znali wcześniej te materiały, dlatego że w sklepach takich outdoorowych były dostępne te spodnie, no tylko że koszty, ja pamiętam swoje pierwsze spodnie, które kupiłem, takie trekkingowe, dałem za nie kupę siana, one kosztowały mnie ponad 7 pak wtedy te spodnie. I pamiętam, niedługo w nich pochodziłem, pojechaliśmy w zimowej Izerii, nagawki mi odpadły, jaki byłem wściekły, o Jezu. O Jezu, ale wracając do tematu.
w tych sklepach outdoorowych połączenia tych materiałów były wcześniej znane, wcześniej stosowane, koszmarnie drogie, bo w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, że jak jesteś na połączeniu takiego turystyki leśnej i górskiej na przykład, z pleconem i tak dalej, to często jedziesz budżetowo, tak? To znaczy spodnie są bardziej budżetowe, koszulki są bardziej budżetowe, buty są bardziej budżetowe, chociaż buty chyba sporo ludzi nie oszczędza akurat na butach, no bo to wiadomo, to jest kurde super warto, to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli czy tam gdzieś tam uprawiacie turystykę taką pieszą, nie? A jeżeli jesteście takim trekkingowcem, takim turystą, który właśnie tłucze pętle na przykład górskie, prawie te same ciuchy, no tylko tak jakby zero dopisał do każdej ceny, nie? A 16 zł, 160 zł, nie? 30 zł, 300 zł, spodnie 150, spodnie 1500, nie? I może dlatego nasze środowisko później trochę, żeby wkraczać w te materiały. No ale dobra, pojawiły się te materiały i te materiały to był przełom, nie? To znaczy w ogóle, ja chyba recenzowałem hybryd Outbacki, ale generalnie wprowadzenie tutaj takich prostych rzeczy. Delikatnie rozciągliwy pas na pasku. To jest jak gdyby tył spodni. Tutaj jest ten pasek tego Vera Stretchu, to się w Heliconie nazywa, tak? Tu jest rozciągliwy, tu jest rozciągliwy. I już załatwiał sprawę bardzo często wyskakującego hydraulika z nienacka. Oczywiście tu z przodu, na nagawkach, to już jest kwestia użytkowania. Uważam, że jeżeli chodzi o konstrukcję tych spodni, można było ten Vera Stretch lepiej wykorzystać, ale wiadomo, Helicon to też robił dla ludzi naszego pokroju, więc na przykład kolana musiały być wzmocnione, więc ten materiał rozciągliwy pojawił się z tyłu, gdzie on lepiej oddycha i tak dalej, i tak dalej. Połączenie tych materiałów to już jest kwestia raczej technologii, projektu, no ale pojawiły się te spodnie. Oczywiście wraz z tymi materiałami pojawiły się też wady. Wad jest kilka. Ja tak bardzo pokrótce wymienię swoje spostrzeżenia i też jak gdyby oczekuję na jakieś wasze spostrzeżenia. Przede wszystkim te nylony są dużo mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne, ale również na przetarcia. Przecierają się bardzo często. Niestety, tak jak spodnie z Ripstopu, podejrzewam, że jakbym dobrze pokopał w szafie, to mam jeszcze spodnie, które kupiłem na samym początku. Tak, hybryd Outbacki. To są spodnie, które wymieniam co pół roku, mniej więcej 7 miesięcy, może 8, czasami wytrzymają, albo się przecierają w niektórych miejscach, wiadomo, w pachwinach to, ale to dlatego, że wiadomo, masywna budowa ciała, natomiast albo te nylony gdzieś przetrę, albo gdzieś je zadrę, bo niestety są dużo mniej odporne nawet na takie mechaniczne, właśnie, że się gdzieś zaczepi, nie, o jakiś tam krawędź, właśnie wystają, no, tak jak ja, no, często na jakiejś budowie, to jakiś wystający drut, coś tam, no to się niszczy. Zresztą pokażę wam na tych spodniach, co ja mam, bo ja mam, no są zaraz zobaczycie. Druga wada, którą w tych spodniach dostrzegam, to są szwy. Ponieważ materiał, postaram się wam pokazać, tylko żebym je tu ostro złapał. Nie wiem, czy zobaczycie. Tutaj jest rozciągliwy materiał i na tym rozciągliwym materiale puszczają szwy. Znaczy, tak jakby nici nie nadążały za rozciągliwością tego materiału, nie? To się również odbija na użytkowaniu, dlatego że w przypadku Outbacków akurat to się właśnie dzieje bardzo często tutaj w okolicach tyłka, bo teraz wróćmy jeszcze raz. Tyłek spodni, spód tyłka spodni i to tu się najczęściej dzieje. Tu, gdzie te prace, podnosicie nogę, tak, gdzieś tam dajecie dużego kroka, coś tam. Tu ten materiał pracuje najbardziej i tutaj najczęściej pękają szwy. I to są znowu tak naprawdę tylko dwie wady, za to zysków z tych spodni jest co niemiara. To znaczy ja bez problemu poświęcam czas użytkowania spodni na korzyść jak gdyby tych samych materiałów, nie? Czyli rozciągliwości, oddychalności Vera Stretchu, oddychalności tych nylonów, które tu są zastosowane. Są cieńsze oczywiście, ale są dużo bardziej oddychające, przepuszczające wilgoć, przepuszczające powietrze. Dużo przyjemniejsze w użytkowaniu zimą. Więc jak gdyby zero pretensji, że ten materiał jest mniej odporny. No jest mniej odporny, ale zyski z tych domieszek, czy połączenia tych dwóch materiałów, czyli właśnie takich streczów rozciągliwych z nylonami, które są trochę bardziej odporne, a znowu nie są takie taktyczno wytrzymałe jak ripstopy,
jest dla mnie nieoceniony. Natomiast nie wiem, czy... Bo pojawiły się też połączenie tych dwóch materiałów typu nylon i Vera Stretch przyniosło też połączenie bardzo często dwóch kolorystyk. I to też taka było coś, co już się wydarzało w spodniach outdoorowych, a dosyć rzadko wydarzało się w spodniach takich, nazwijmy, taktycznych, nie? I pojawiły się, to są krótkie akurat, to są kurciaki, nie? I one wyglądają tak, jakby były również z połączenia Vera Stretchu i nylonów, a to jest Ripstop. Oczywiście krótkie spodnie, krótkie nagawki, troszkę lepiej to oddycha i całkiem nieźle się je użytkuje. I wbrew pozorom, w tym przypadku nie twierdzę, że Ripstop umarł, a szczególnie jeżeli chodzi o ludzi, którzy na co dzień potrzebują odpornych spodni, no bo no tak jak no, ja się krzątam po budowie, ale znam bardzo wiele ludzi, którzy, nie wiem, gdzieś pracują na jakichś magazynach, gdzieś po jakichś regałach, po czymś tam się wspinają, coś tam, to no, potrzebują odpornych spodni i te spodnie są, ponieważ są krótkie, nie ciąga się tak kolanem, na przykład przy dawaniu kroka za tył spodni, to tutaj Ripstop spokojnie jeszcze spełnia swoją funkcję wytrzymałościową, a aż tak bardzo nie trzeba poświęcić komfortu, przy czym w tym roku, bo nie interesowałem się wcześniej, miałem dwie pary tych spodni i one w zasadzie, te spodnie to już chyba trzeci sezon noszę, czyli trzeci rok jak gdyby w sezonie letnim. Natomiast w tym roku szukałem dla znajomego w ogóle spodni takich krótkich i z tego, co wydaje mi się, że znalazłem, bo nie miałem ich w ręku, ale tak mi się wydaje, że to pojawiły się już tego rodzaju spodni, również połączenia właśnie nylonów i stretchów, nie? I jestem strasznie ciekaw, jak krótkie spodnie w użytkowaniu, podejrzewam, że tak jak długie, no to się sprawdzi, tylko po prostu wygoda kosztem odporności, przy czym tu znowu to jest moje zdanie, ale wydaje mi się, że wygodę, którą trzeba poświęcić przy krótkich spodniach, to jest jak gdyby mniej trzeba poświęcić przy krótkich spodniach, jeżeli chodzi o ripstopy. Dlatego, że jakoś wygodniej mi się nosi krótkie spodnie z ripstopu, bo one nie sprawiają mi takich kłopotów, a druga sprawa, tak, są krótkie, bardziej przewiewne, a nie noszę ich zimą, więc jak gdyby siłą rzeczy, nie? Natomiast trochę sam sobie odpowiadając, a może to też na was zadziała, bo recenzji tych spodni nie było jeszcze. Natomiast będzie na pewno. To są spodnie. Czekajcie, wyciągnę. To są spodnie firmy Pentagon. Spodnie Pentagon Wolf. Chyba jedna niestety z droższych spodni. Ale przekonuje w nich jedna rzecz. Mają miliard kieszeni. Możecie ukryć wszystko, naprawdę, jeżeli chodzi o ten, o przydasie codzienne. Mi super te spodnie pasują do roboty. Niestety, no w lato nie ma szans. To znaczy, no trzeba poświęcić komfort. Jeżeli te spodnie się zakłada, no to trzeba poświęcić komfort za wytrzymałość. Chociaż widzę, że właśnie w kroku już mi trochę puściły szwy, ale to tam się zszyje, nie? Nie będę ich teraz recenzował, natomiast mają kilka rozwiązań, które odciążają te niewygody używania ripstopu. Między innymi jest to konstrukcja tutaj pasa z tyłu, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Nie będę ich teraz recenzował. Są to spodnie całe z ripstopu. Są to spodnie posiadające miliard kieszeni, pierdyliard wzmocnień i to są w zasadzie chyba jedyne spodnie z ripstopu, które ja noszę. Jakie kupowałem, wiedziałem, doskonale już wiedziałem, jakie są wady ripstopu, a mimo wszystko się na nie zdecydowałem właśnie ze względu na to, że one są dla mnie fajne do roboty, nie? Ja często po kieszeniach kupę rzeczy, jakieś śrubokręciki, coś tam, miernik. Często coś tam się po tych kieszeniach nosi i te spodnie. Jak wiem, że jadę w takie miejsca, gdzie będę musiał nosić pierdyliard rzeczy ze sobą, to
Te spodnie się świetnie sprawdzają, mają kilka wad, nie chcę ich teraz, bo chcę zrobić ich oddzielną całą recenzję, więc nie chcę ich teraz wymieniać. To są wady konstrukcyjne, proste takie, ale są. I to są jedne spodnie z Lipstopu, które wciąż używam. Używam, powiedzmy, że na co dzień, nie? Ta-dam! To są też helikony. To są... Nie chcę was skłamać, bo one to jest... Jak patrzyłem na metkę, ale pewnie coś źle przeczytałem, bo to są tak, jakby to były Outdoor Tactical Pants, czyli OTP-ki w wersji z Vera Stretchu. I to są spodnie, które nie mają połączenia materiałów. Wszystko jest zrobione z Vera Stretchu. Wszystko jest z tego materiału takiego rozciągliwego. Od kieszeni, nawet tu, gdzie są dwie warstwy materiału, na przykład wzmocnienia, to też jest wszystko z Vera Stretchu. I to też są spodnie, które użytkuje się super pod kątem właśnie takim codziennym, już są super rozciągliwe, bo w ogóle nie ma problemu takiego, że wy podniesiecie nogę i ciągnie wam coś za pasek. To w ogóle ten problem jest tu zlikwidowany, super, no tylko, że niestety wady są takie, że macie kieszenie i nosicie klucze, no ja tu mam jakieś klucze, latarkę teraz. No i dziura jest od tego, co jest w kieszeni. Abstrahując od dziur, które na przykład powstały na budowie, bo zaczepiłem gdzieś nogą o jakiś drut, no to tutaj niestety się robią te dziury i gdzieś na tyłku też mam dziurę. Gdzieś to nie są wielkie dziury i na szczęście te materiały takie streczowe, one mają tą zaletę, że nawet jak zrobicie dziurę, to na ripstopach jak zrobiliście, rozdaliście materiał, to w zasadzie jak pociągnęliście, to on już się tar dalej. A tutaj zrobicie dziurę i ona sobie może być tak przez następne kilka miesięcy. Więc spoko. Interesuje mnie strasznie wasza opinia. Czy w waszym codziennym funkcjonowaniu też ripstop umarł, czy nie umarł? Czy może macie jeszcze jakieś, nie wiem, modele na przykład, bo to głównie się spodni dotyczy, nie? W ogóle bluz z ripstopu, takich rzeczy, bo są te mundurowe bluzy też tam są. W ogóle ja nie nosiłem, więc nigdy nawet nie było to w kręgu moich zainteresowań. Natomiast może macie jeszcze jakieś inne połączenie materiałów, które wam się dobrze użytkuje. Co tak naprawdę wy myślicie? Co myślicie o w ogóle o tej ewolucji spodni? No bo ja uważam, że to jakaś tam ewolucja jest, nie? To znaczy... Przyszliśmy właśnie taką ewolucję, w wielu fragmentach przyszliśmy tą ewolucję, nie wiem, jak ja zaczynałem swoją przygodę z YouTube'em i odrobinę wcześniej, może nie zaczynałem, ale wracałem do swojej, jak gdyby, do outdooru, takiego szeroko pojętego, no bo wiadomo, część z nas wraca, bo to pamięta z dzieciństwa, robi to z rodzicami, coś tam, nie? To też długa pogadanka mogłaby być. To dominowały uber taktyczne plecaki, skurdury, ciężkie jak nieszczęście, wygodne też jak nieszczęście i pojemne często, gęsto też jak nieszczęście, nie? I to w wielu przypadkach, chociaż widzę, że ludzie użytkują jeszcze, sporo ludzi jeszcze użytkuje te plecaki takie, nazwijmy to, taktyczne o dużej pojemności, czyli tam 70 litrów, na przykład 80, nie? Jeszcze trochę ludzi użytkuje, ale też właśnie takie plecaki typowo turystyczne, one mocno wyparły, te plecaki taktyczne. One weszły w modę i wyszły z tej mody, nie? To samo jest właśnie, tyczy w mojej opinii właśnie, jak gdyby ripstopu. One były modne, w ogóle kiedy pojawił się ten taki... Kiedy w ogóle to hasło bushcraftu zaczęło być takie szerzone, propagowane i tak dalej, to właśnie przyszliśmy z bushcraftu w brzuszcraft. Natomiast kiedy to zostało, czy było takie mocno szerzone i w pewnym momencie to można by było powiedzieć, że to jakiś fajm zrobił na bushcraft. To właśnie była moda też na spodnie takie ripstopowe i one też przeszły ewolucję. Zaczęliśmy używać takich spodni typowo outdoorowych, nie? Ja na przykład, kurde, strasznie chciałbym spróbować spodni Revolutiona, które nosi Maras, bo mi się podobają. I one nawet nie są jakoś bardzo nieprzystępne cenowo, no tylko, że niestety... Czuję się zdyskryminowany objętościowo. Znaczy, Revolution nie ma na mnie rozmiarów. A ja nie jestem jakiś... Znaczy, jestem gruby, nie? No ale, kurde, no znam grubszych. Niewielu, ale znam, więc tu się czuję troszeczkę zdyskryminowany. Może teraz się coś pojawiło, bo faktycznie już nie sprawdzałem. Ja spodnie tak kupuję raz na
właśnie pół roku, 8 miesięcy, nie? Więc pewnie sprawdzałem jakoś na początku roku, może pod koniec zeszłego roku, jak to wyglądało, więc może rzeczywiście coś się pojawiło teraz, trzeba było zerknąć, nie? Spróbowałbym właśnie też spodni Revolution, no chociaż jak gdyby połączenie materiałów dość podobne, tylko jak gdyby troszeczkę inna kaskada, nie? Znaczy inna konstrukcja. Strecze są gdzie indziej, materiały wzmocnione są ciotka gdzie indziej. Natomiast bym spróbował. Słuchajcie, piszcie w komentarzach. Zachęcam Was też, nie wiem, może stworzę jakieś posta na grupie, albo w ogóle jak będę udostępniał na grupie film, to może tam też się dyskusja odbędzie. Bo może znowu ja nie znam też jakichś rozwiązań, które Wy stosujecie, a są równie komfortowe lub jeszcze bardziej komfortowe od połączenia właśnie materiałów typu Veraster z nylonami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że zmarnowaliście przy tym materiale odpowiednią ilość czasu, dlatego że to mówię, ani recka, ani to taka w ogóle dyskusja od czapy, ale strasznie mi ten temat interesuje. W ogóle temat rzeczy, które wypadają z mody, wchodzą w modę i ich praktyczność versus, bo to plusy i minusy, nawet plecaki z kordury miały swoje plusy, nie? No tylko chodzi o to, żeby te plusy nie przysłoniły Wam minusów, nie? Natomiast plecaki takie codzienne lub takie powiedzmy małolitrażowe, 28-35 litrów, to z kordury są spoko, nie? Natomiast te outdoorowe takie, to był koszmar, nie? Dziękuję Wam bardzo. Nie wiem, kiedy ten materiał, bo jak gdyby tu na przełomie tych dwóch dni tak naprawdę to powstanie chyba ze 3 albo 4 materiały i nie wiem, który ten będzie w kolejności, więc zapraszam Was na inne i już.